Tak, i wkładanie na kolejny lot. Co prawda jeszcze się nie zakończył jeden. Z niedzielny pod wiatr. Tam zawisło dosłownie kilka sztuk. A już dajemy na Toruń 333 km. No a spójrzmy jeszcze raz na tego zwycięzcę. Żniwiarza, lis żniwiarz. Ale to jest czyściutki Van Houten. To jest czyściutki Jansen. Od Van Houtena. Wychodzą nakrapiane, czerwone nakrapiane i nieraz niebieski, a ten białolot niebieski. I on tu dał te duże wyprzedzenie. No to jest ciekawostka. Czyli już go damy tu do prezentacji. Dzisiaj to szybciej zrobię. Zaprezentujemy tą paczkę, która, no tu jest siódma lotka. Idź tutaj. Także to są gołębie doskonałe w tą pogodę słoneczną. Bardzo ładnie przyleciały. Tak, siódma lotka wyrzucona. A chodź sobie. No, zaraz jest bliska, obejrzymy. Tutaj kolejna samiczka. Jak widać te długość, one mają odpowiednią długość. Tak, jednakowy stan pierzenia. Oczko szklane, to jest tutaj dla nich. No pokaż te oczko bliziutko. No jak to ty się prezentuje? No idź tutaj. No dlatego lisa wyżniwiarza mam tą pstrą jasenkę. Ona późniutka, ale również doskoczyła z rana. I to dobrze o niej świadczy. No, lot nie był spacerkiem, zresztą większość oddziałów leciała w niedzielę takie dystanse, około 230 km. To już każdy wie, jak one się tam sprawowały. A teraz już czwartek lot z Torunia, czyli znowu inny kierunek. Leciały z Kotliny Kłodzkiej, spod Szczecina i teraz północnego wschodu z Torunia, a więc gołębie uniwersalne. Muszą sobie radzić w różnych ekstremalnych pogodach, jak również różne miejscowości. Indywidua, ale ładnie. Dobra, to już mamy 8, no ta samiczka tam śliczna. Po 6 damy tych żniwiarzy. No, to upierzenie po czesku leskle, czyli świecące, jedwabiste, błyszczące. Ale ja tutaj nic nie eksperymentuję, ja nie przepłacam. Ja z upolu eskę cały czas daję. Jednorodna karma cały czas. Eska. Jęczmień zostaje w karmiku, głodne zjedzą, syty nie będzie obdziobywał. I ta waga jest w ten czas prawidłowa. Czyli nie ma rozpieszczania gołębi i wchodzenia w koszta, bo tutaj po 5 dych kupiłem worek. Do tego czerwona cegła z Radoszy, 25 kg, dwie dychy. MM-ka Betonicol, ja tam podpisuję pod filmikami. 20 kg, 180 zł, ona teraz sobie drżała. Kreda pasterna odpowiedniej granulacji. Także to jest taniość prowadzenia hodowli. To upierzenie jest, jak zauważam, 2, 4, 6 i tutaj 6. I te upierzenie, jak tu zauważam, jest bardzo błyszczące. Jedwabiste. Dobrze, tą klateczkę wyniosę tutaj. Z bliska popatrzymy na tą pierwszą kadrę moich żniwiarzy. Jak one się tu prezentują? No pokażcie mi się. No co was tutaj wyróżnia szczególnie? No i to druga grupka. Także już, ale ten z przodu, patrz jaka ta sylwetka jest. No to jest typowy koń wyścigowy, no raczej gołąb wyścigowy, czyli jak on prawidłowo tu stoi. No, oczka ładne, szklane i to wszystkie jeden w jeden, bo to jest wyrównana linia gołębi jest. One się wywodzą z Flora Verworta, a oświeżam Jansenami, tak jak ten co zwyciężył od Van Houtena, czyściutki Jansen.
żeby tą krew cały czas zburzyć, żeby nie pozostać tak, jak tam niektórzy opisują, niefachowo mówiąc, imbre, to się mówi hodowla w pokrewieństwie i bardzo bliskie pokrewieństwo jest niewłaściwe, to nic nie daje, a wręcz odwrotnie. Kojarzymy takie Jansenowie, kuzyni z kuzynkami, to jest optymalne. No dobra, także moi żniwiarze, chwilowo poczekamy i teraz wkładamy troszkę Jansenów i później wyrzymacz. Tak, zerkniemy teraz grupkę czerwonych lisów. Jak one tu się prezentują, w jakiej dyspozycji one tutaj przyleciały. A więc te gołębie miały skok już, bo one były wcześniej na Świdnicy 130 i 220. Ja ich... A pokaż ty się dokładnie. Ja to ostrożnie nimi tutaj leciałem. No nie angażuję się całego stada, żeby się nie rozłożyć. No najlepiej dać 2/3, a 1/3 zachować w domu. A jak ostro zaatakujesz, a będzie niekorzystna aura, to można się pozbyć gołębi. Machać te czerwańce. Wiecie, nie, to tak... One się teraz pierzą, później się to upierzenie im ściemnieje. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. A to jasne nakrapiane. Do... Mam tutaj większość samiczek. Pokaż ty się. Ale ty główkę to masz okrąglutką. Tak. No pokaż ty mi się, pokaż, pokaż. No i tutaj obok. Dobrze, to są jasne groszki. A waga jest dobra. Ten lot pomimo jakieś tam trudności, ale nie spowodował jakiegoś po prostu wyczerpania nadmiernego organizmu. One szybko wracają do wagi swojej. One nie są faszerowane żadną chemią. Tam na niektórych filmikach można obejrzeć u hodowców, jak gołębie po przylądowaniu przewracają się. One resztkami sił doleciały, ponieważ były wcześniej no po prostu nafaszerowane dopingiem. No i to z tych gołębi, z tych młodych organizmów już nic nie będzie. To jest niehumanitarne i niesportowe. Dobrze, ja teraz zrobię jeszcze tutaj, obejrzymy tą paczkę, jak one tu się prezentują. A tą stroną Jansenkę to pokażę z wyrzymaczami. No, jakby tutaj się prezentujecie. No pokaż ty mi się bliżej, no jak ta główka twoja to wygląda. No ten jest na szklanym oku. Ładnie. A ten ma piękną głowę. A te Janseny to już na wylot. No. I tutaj z jakiego pochodzenia są? A, piękny. A tam jest geloger w głębi. No chodź. Ja to w zimie to bliżej będę pokazywał, będę miał więcej czasu, bo mam po prostu inne obowiązki. No, a to samiczki. Większy samiczki, jeden samczyk. Niebiesko nakrapiane. Linia Oudemers, Jondemers, Witogera. No, a więc te janseniki na 333. No, zobaczymy, jak to im się tam powiedzie. No, i grupa Stickelbau, czyli wyrzymacze. I tu są te moje piękności. No, i to jest ta budowa, jest bez zarzutu. No pokaż się, Samisio. Ale ty śliczny jesteś. No pokaż tą główkę. Dobrze, to są gołębie już. Czym dalej, tym szybciej będą w domku. Czym dalej. O, a tą piękność ostatnio pokazywałem. Z białym piórkiem. To już takie gołębie to są dopracowane. To są Stickelbaut Arden. Oświeżane Jansenami. Cudne gołębie. No i dawać następnego tutaj. Te gołębie i lecą z każdego kierunku. Przy każdej aurze. No i ta linia Ardena to takie szpakowate. Akurat u Ryszarda. A to wszystko z Eli, to z pokroju. Wszystko z Eli jest. No. Jak już człowiek trafi na dobrego gołębia. No a to samczyk będzie.
Pokaż ty nam się bliżej. No pokaż tą główeczkę swoją. To mamy cztery i mamy tego sztykelbauta długi ciemny. Ja go bacznie obserwuję, bo on jest cokolwiek większy, a ja uwielbiam gołębie średniej budowy. Także on się musi bronić. Tu łopaty ma niezłe. Te, a on w czterech jedynek pochodzi identyko, no. Ale cyrk. Ale cztery jedynki jest zero. Także to, aha, a tu bojowe. No a te bojowe gołębie to ciemne siwe takie, bo to połączenie jest hodowla żniwiarzy na wyżymacze. To są gołębie bojowe wychodzą, czyli one mają dodatkowe cechy takie odpornościowe. No tak to w hodowli trzeba robić. Dwa zimbredowane szczepy, czyli w pokrewieństwie wyprowadzone łączy się na siebie. No ale taka mikrzejsza samica, ale z główki jest przecudna. A woskówki ma jak miał 588. No. 588 taki podstawowy mój zarodowiec. No i kolejny. Także jeśli chodzi o budowę, te gołębie już są dopracowane. No, to jest to. To jest to. No i ta pstra Jansenka. Rosie. Rosie. No Rosie, pokaż ty mi się. Rosie, jak ty wyglądasz? Najpóźniejsza samiczka, dwa razy skok na 200 km. W domu, nic jej nie przeszkadza. Nic, absolutnie ani. No, odłożę tą klatkę i spojrzymy z bliska na nie. Jak one się tu prezentują. I jutro wieczorem prezes przyjedzie, zabierze te gołębie na lot kabinką i Toruń wita was. Ale no te bojowe sami się są śliczne. A ta z białym piórkiem, no pokaż się, to jest Linieri. A nie byłaś tam. No. Te wyżymacze, to są gołębie. Przyjdą długie trasy, to gołębie są nie do zastąpienia. No dobrze. Kończymy te przyporządkowanie. Prezes zabierze kadrę i jedziemy. I jedziemy na lot. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.